Brawo bis, brawo bis. Czcimy ćwiartkę Krysi Gryz. Mało dziś mamy w kraju pisarzy, których publiczność nie lekceważy. Więc obrazili się literaci i piszą dla tych, którzy chcą płacić. Tak właśnie książek powstaje sporo w ojczyźnie naszej dzięki sponsorom, którzy za swoje parszywe grosze czynią z dzieł naszych biura ogłoszeń. Proza nie liczy się i poemat, gdy w książce chwalby sponsora nie ma. A kiedy znajdą się ogłoszenia, to dzieło szybciej idzie na przemiał. Krysię zaś wszyscy lubią sponsorzy, bo właśnie ona do nich dołoży. Każda jej książka ma wdzięk i powab i tym się szczyci Krysia Grysowa. Lubią ją nawet dzieci w przedszkolu, więc i ty świetną autorkę polub. Każda jej książka jest znakomita i to jest właśnie Krysi kapitał. Najmłodszych bawi Krysi bajeczka opowiadana przy butli mleczka, a starszych cieszy z fraszką limeryk, kiedy dołożysz swój uśmiech szczery. Świat czytelników kochasz szalenie i miłość splatasz z zauroczeniem. Kotki i pieski już ci nie mruczą, bo wolisz od nich radość prawnucząt. Byłoby straszno z mej strony gafą, gdybym nie cenił twoich metafor i nie doznawał w sercu wzruszenia, gdy życie piórem w poezję zmieniasz. Wszyscy chcą z tobą czytać i słuchać, więc nie oszczędza swego malucha, gdy cię publiczność ujrzeć ma zamiar, na skrzydłach wiatru mkniesz na spotkania. Gdziekolwiek bywasz, biją ci brawa, kocha cię Kalisz, Poznań, Warszawa, wieńczy cię sława człowieka roku, aż łza wzruszenia kręci się wokół. Kraj cię docenia i zagranica, Europę twoja twórczość zachwyca, a ty się tylko skromnie uśmiechasz, czym budzisz zachwyt w krainie Lecha. Swoją słoneczną twórczością ciesz nas, niech cię nagradza prezydent Leszna, niechaj uczyni to po raz trzeci, bo dbasz o młodzież, starców i dzieci. Dzisiaj, gdy piękne święcisz ćwierć wiecze, na torcie płonie ćwierć setki świeczek, jako kolejnych ćwiartek zapowiedź, które na twoje wzniesiemy zdrowie. Niech się do ciebie życie uśmiecha, skoro Bóg dał ci duszę artysty, czasem uśmiechnie się też do Lecha, bo śmiech to zdrowie, najmilsza z Krystyn.